Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, dzisiaj ze mną Maciek! Siema! Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek z gry Bloons TD 6, oczywiście. I dzisiaj challenge ode mnie, ponieważ dzisiaj wszedłem sobie do gry i postanowiłem sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje, oczywiście standardowa dzienna nagroda. I okazało się, że jest to tak zwana... jak to było? Szybkiego wyboru te małpki, czy coś takiego, natychmiastowa małpka chyba, natychmiastowa małpka. Więc to są te małpki, które dostajemy bonusowo, które są już rozwinięte w jakimś, na jakimś poziomie. I ciekawostka, dzisiaj możemy używać tylko ich i nie możemy ich upgrade'ować. Więc zobaczymy, jak daleko jesteśmy w stanie dojść na tych małpkach, które mamy. Mamy od 10 do 20 w zależności czy ja, czy Maciek, więc zobaczymy. Słuchaj, jeszcze dla ciebie mam takie wyzwanie, wybierz liczbę od 1 do 22. 13. To będzie tak. Będzie 6, 12, wydrążona. Dobra, to robimy. Nie graliśmy na tej mapie, więc bardzo spoko. A podział mapy standardowo? Taka jest własna. Tak jest. Taka dyniara trochę. Dobra, bardzo w sumie... Jak to? Tylko chwila. One będą w ogóle wjeżdżać do tego środka, czy nie? Co, tak wygląda, tędy? Jakby miały wjeżdżać, nie? Jakby po prawej stronie pewnie wjechały, od prawej strony w dół. Od lewej! Lewej, po lewo jadą. No lecą lewą, ale do prawej, ale do środka. Ale co, przelatują przez cały, dopiero wracają? Taką to tak, rozumieć chyba. Pyk, dobra, słuchaj, pamiętaj, że natychmiastowe małpki masz w mocach i na samym dole. Ja mam kilkanaście różnych, mam na przykład farmę bananową, która się totalnie nie przyda w tym momencie, ale no. Także, ja puszczę jedną rzecz na razie. Aha, bo muszę kliknąć. Musisz kliknąć. Tak, kliknąć. I musisz wybrać, którą chcesz. Ja, czekaj, na razie pozwól, że ja postawię jedną, nie? Dobra. Postawię tu jedną i postawię jakiegoś inżyniera takiego podstawowego, co mam gdzieś tutaj. Ale co, więcej nie będziemy mogli ulepszać ich, rozumiem, tak? Tak, nie możesz ich ulepszać, tylko możesz je postawić i nie możesz ich ulepszać, jeśli chodzi o to. Potem kiedyś możemy zrobić drugi raz, czyli możemy je stawiać i na przykład ulepszać. Dajcie znać, co myślicie, oczywiście, widzowie. Więc puśćmy i zobaczmy, jak one będą szły. Mogę postawić? Poczekaj, chcę zobaczyć, jak będą tylko szły. Mi się wydaje, że właśnie tak jak... No, tak, będą wracać. Dobra, tak to stawiaj już sobie śmiało, co tam potrzebujesz. Jak najbardziej. Dobra, co ty tu masz? Ninja w shurikena, okej. I myślę, że powinniśmy sobie też tak dorzucać, dopóki jej, wiesz, jak zaczną się robić trudniejsze. W ogóle najgorsze jest to, że teraz będziemy mieli pieniądze i nie będziemy mogli ich wykorzystać w ogóle. W żaden sposób. To będzie problem ogólnie, tak zrobimy. Pluję i... Ja się zastanawiam, co ja mam tu kurde stawiać, bo ja mam tego, ja mam lodową na przykład. Ja mam lodową na 0-0-0. Nic nie robi! 0-0-0. No, ustawiłem też 80 rund, bo nie wiem, ile jesteśmy w stanie fizycznie przejść. Dobra, to w ogóle jest wszystko ciężkie, nie? O, to, mam taką dzieje. mam taką dobrą w miarę. Tu ją położę, pa. O, jest trochę ulepszona. No, ma rozgrzane kolce jakieś i tam dalej, coś będzie w stanie porobić. No ja więcej chyba już nie porobię, znaczy... Zostawię tyle, ile chyba jest już. Ja nie? Mam jeszcze. Nie stawiam. Ja mam jeszcze działo podstawowe. Bo jeszcze teoretycznie trochę mam, nie? Nie, dobra, zostawię tyle, co jest. Jakie to jest głupie. Nie, no zobaczymy. Mogę w ogóle te stawiać? Tu pływa. O, mogę tu stawiać pływające, ty, pa. O kurde. I mam jeszcze drugą. Tylko nie wiem, gdzie ją lepiej postawić. Czy lepiej nie myśleć na tym w ogóle? Czy może ja też tak mam zrobić ją? A masz wodną jakąś? Mam. O kurde. Zawaliłeś mi, dobra, nie wiem czy dosięgnie. Na środku oczy, o albo tu, no właśnie, bo tu też bardzo ładnie będzie łapać. Coś takiego, no w sensie, zobaczymy. W sensie one i tak mają bardzo mało zasięgu. Moja ta pierwsza też mało widzi dosyć. Bardzo. Ona ma pod to podwójne działo i do widzenia, tam nic więcej nie ma realnie. Masz jeszcze jakieś te? Co? No masz jeszcze jakieś te do zrobienia? Znaczy, jak chcesz, to mogę wszystkie wystawić, bo mam... Raz, dwa, trzy, no ja mam takie jeszcze podstawowe, tylko w lekki zasięg. 13 mogę jeszcze postawić różnych... Znaczy, 13 jeszcze, o tak. Bogacz! Więc mam stawiać?
Stawiaj, śmiało, śmiało. Ja mam ty... Mam maga, on może nam uratować sporo. Wiesz? No, dobra. Zoba. Jest na trzeci, na tajemniczą przewagę zrobiony. O kurde, znaczy ja tak aż dobrze nie mam. Gdzie ty żeś postawił teraz? Czekaj, bo... A, tu postawiłeś alchemika. Mikstury, okej. Okay. O, no ty tak, już miałeś ulepszoną mroźną. Tak, i zostawiam, już więcej nie robię, nic nice, więcej, bo nie mogę. Nice, nice. No ja mam dobra, jeszcze. Powinno być okay. Ja mam jeszcze drugiego maga, który mógłby tu gdzieś stanąć na przykład w tym miejscu. Nie zastanawia kogo to strzał. A, to twoje strzałki lecą od tego wodnego. Tak, 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 tak. Dałem go, żeby tam obijał już na starcie cokolwiek. W ogóle śmieszne jest to, że jesteśmy też totalnie niezależni, jeśli chodzi o to, że niektóre widzą niewidzialne. W sensie te zakamuflowane, a niektóre w ogóle nie widzą. I to jest śmieszne, jak nie będziemy z czasem widzieć. Wspomnienie mogłeś postawić? O kurde. No, 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 miałem taką, takiego maga dobrą właśnie. Miałeś, dobrą. Jeszcze mam jednego maga, który jest tak dosyć średnio zrobiony, bym powiedział, ale też go postawię. O, tu jest. Ma trochę w magię, ma w magię sterowaną i ma kulę ognia, więc... O, 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 tu się zaczyna. Na szczęście kolce, kolce ratują trochę. Kolce były w stanie coś poprzebijać. Ale te kolce bardzo mało tam robią. Mam jeszcze taką wyrzutnię kolców do zrobienia, a ona ma szybszą produkcję. I ona będzie chyba spoko. Jeszcze mam dobra, takie... ty pluj mi tu. Nie, nie. Co nie jest? Te. Bo nie te kolce, postawiłem tego za pieniądze a, jakieś. A, tu. Dobra. I zróbmy jeszcze jedne tu. O. I tu będzie po prostu sekcja wywalających kolców. A fajne jest to, że nie musimy nawet widzieć tych zakamuflowanych, bo one się rozwalają o gwoździć. Tak, 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 tak. To jest piękne. W ogóle rozwala mnie to, że zobacz, mamy 34 rundę, a my dopiero mamy 10 tysięcy zarobione. To jest tak mało imo. Tam, tararam. Powiem ci tak, mi został jeszcze helikopter i zostały mi dwa samoloty. Znaczy ja jeszcze mogę postawić, ale... Czy jest sens, żebym tak na mapę teraz nawrzucał, jeżeli masz, masz wrażenie, radę? Że nie? Mhm. Masz wrażenie, że się nie opłaca. Nie, ja no mówię poważnie, że nie. Ja się zastanawiam, bo ja mam helikopter pod 1-1 i zastanawiam się, czy będę musiał... Tak, będę musiał sam nim sterować wtedy. Okej. I to jest słabe. Jeszcze mam samolot na 3-0-1 i na 0-0-1. 001, czyli ostrzejsze rzutki, czyli też nie będzie mógł latać po środku i na 3. No akurat myśliwiec byłby spoko, bo by strzelał rakietami anty-MOAB, to byłoby okej, mi się wydaje. Też w zależności gdzie bym go postawił, bo one mogą te urobić, nie, i tak dalej. To on akurat byłby niegłupi, myślę, wiesz? Jakbyśmy go... Ja myślę... Poczekaj. Czyli... O. Nie, no jest 40 runda, mi się wydaje, że chyba na spokojnie, to ja nie mam sensu chyba co dorzucać. O, jakby tak sobie robił, takie u. Nie? Chyba spoko. O. Gdzie postawiłeś? Co? Tam u góry. O, druid, no, no, ale tylko, nic zrobiony on... pod tego. Tak, tylko zasięg, no, ale nieważne. No trudno. No trudno, no, tak, takie życie, nie? Jakby patrzeć. Mam też 001, to też taki samolociarz. Znaczy, wiesz co? I został jeszcze małpka z łukiem. A trzy lodowe. Nie wiem, z łukiem jest, trzeba je postawić. A ja nie z łukiem. Dobra, tutaj ten, postawiłem u góry. Po prostu... A, z rzutkami? Tak, z rzutkami. Bo tak wyglądał, jakbym miał łuk. Z jakim łukiem? Nie, bo tak wyglądał, jakby był z łukiem. Moje synchronicznie latają w ósemki, jakby co. Że ty miałeś te w ogóle samolociki, ja tak nie dostałem takich fantów dobrych. No ja nie dostałem na przykład też druida, tak jak ty. Jeśli chodzi o to, kurde. Tu jeszcze rzuciłeś maga, widzę. 1-1. A nie, to ja rzuciłem. Nie, no to ty. 1-1. Ale te wszystkie nie, no rzeczy dobra. Na podstawowych, ojeju. Nie, no dobra, zobacz ile tam jest kolców porobionych. To mi się wydaje, że tam będzie spoko. Znaczy, one rzucają na dwie ścieżki, więc to jest ta kwestia jeszcze, nie? No, ale to dobrze. O, te trochę dalej przeszły. Ale 47 runda, nie? No. Ale twoja zamrażająca nawet coś zamraża, ty, jestem w szoku. Tak, bo jak raz jedno coś na ruski rok tam poleci, to wiesz, ona to się tak nudzi, że ze śnieżkami rzuca. Ona sobie wtedy weźmie, plup. Plus jest u góry, ten kocioł? Plus tych kolców jest to, nie o wiem. O co chodzi z tym kot? Można na niego kliknąć? Tak, i on się robi jakiś czerwony. Nie wiem, no nic, chodzi. Po prostu jest animacja i tyle chyba. Ale widzę snajper 000. Dobry ten snajper. Dobry. O! O!
Ale tam... który snajper? Ładnie, na górze snajpera dałeś. No, ale przecież on bije. No zdaje, ale chodzi mi, że 0-0-0, że mógł jakikolwiek się trafić, trafił się 0-0-0, tak, nie? Tak, to no, powiem ci... Kogo tu jeszcze mogę postawić? Tutaj, śmiesznie. Ale na pewno ten róg tej buźki, ten lewy, ta lewa część jest mocna, bo tam kolców jest masa, nie? I plus jest właśnie taki, mi się wydaje, że to bardzo... Zakamuflowane, nie widzę. Nie... No właśnie, chyba nikt nie widział. Chyba nikt nie był w stanie tego... Nie, no dobra, kontynuujmy. Ale poczekaj, no ale jak mamy to zrobić bez widoczności tych... Okej? No. I tu spowolnie jak coś. Dobra. Natychmiastowe małpki. Piękne. Dobra, nie, lecimy. Tragedia. Więc jak ja będą nie niewidzialne, nic. To znaczy zakamowane, to będą tam, no, odkrywane. No tylko musimy, wiem, jak one sobie przeleciały, musimy sobie mówię, jakoś, że nie atakuje. Jakoś radzić względem tego, że nie widzimy tych zakamuflowanych. Ale myślę, że będzie spoko. Najgorsze w sumie w tych moich kolcach to jest to, że one wyrzucają po pierwsze na drugą stronę bardzo dużo. Nie, to jest super. Ale plus jest taki, że znowu jak się trochę tego nazbiera, bo tamte na górze sobie poradzą, to znowu tu bardzo dużo są w stanie wlecieć na tych kolców. Proszę bardzo. Ale jeszcze nazbieramy sobie natychmiastowych. Na następny raz zrobimy tak, że będą natychmiastowe i będziemy właśnie je ulepszać. To będzie, myślę, fajne. No. Wtedy będzie łatwiej. O! Lecą, pędzą. W końcu moje małpki mogą się wykazać troszeczkę. Nice. Ale tak delikatnie tylko. Więcej. Dobra, ceramiczne nie są takie złe. One tam sobie trochę dolecą. W ogóle mówię, to działo na 0-0. Twój snajper na 0-0. Jak tam chociaż coś ma jeden czy dwa, to już jest cokolwiek. A tak to totalnie na zero. Nie, no jesteśmy 60. Zobaczymy, na 60. idzie pierwszy czerwony balon. To będzie... No myślę, że powinniśmy sobie jakoś dać radę. Jak tych kolców się dużo nazbiera dobrze, to powinno być okej. Damy dobra, radę na spokojnie. 57. Zobacz, 57. Różnica, byliśmy chyba w 30 którejś i mieliśmy 9 tysięcy, a w 50 którejś mamy już 50 tysięcy. Tak. Już taka różnica, kurde. Tylko patrzę się, bo 60 zaraz runda, nie? A to wiesz, że najcięższa runda, nie? Taka przebitkowa jakby. W sensie, no to jest ten średni, ta niby średnia trudność, nie? Ale jakbyśmy mieli ulepszone te małpki, czy mogli je ulepszyć, to raczej na easy byśmy to przeszli z obecnymi pieniędzmi, które mamy. Bo każdy z nas miałby pewnie przynajmniej jedną małpkę na 5 zrobioną. A w chwili obecnej, no to jest takie... No, 60 leci. A ty działo jeszcze tu dałeś na początku, większe bomby, tak, dobra. Tak, tylko wiesz, decydujące to jest, bo teraz w sumie... Zobaczmy. Nie, no dobra, na spokojnie. Chyba będzie okej. Nie, będzie okej, jest dobrze. Jest okej. Teraz większym testem będzie zielona, mi się wydaje. Tak. Albo takie coś jak teraz leci, czyli mega dużo ich. O, no jakoś tam ledwo wyrabiają. Ale jeszcze małaby nie rozwalone. Dobra, moaby nie są nam straszne, moaby nie są takie złe. No. Ale jak właśnie idzie taka cała sekcja balonów. Tylko zakomplikowane już ten. Tak, dobra. Tak, jesteśmy w stanie odkrywać, to nie problem. To nie jest akurat żaden problemik, ale... O, leci ulepszony już ten moab. No. One się tam w ogóle zaklejają, one jakoś łapią zasięg z tamtego kleju, nie wiem jak. Tylko... A dobra, na spokojnie sobie dałem. Nie, na spokojnie. 63. Ty masz jeszcze jakieś małpki? No, tak, postawię w sumie wszystko, co mam. Jak bo... masz to. O! No nie! Właśnie chciałem powiedzieć. Za mało małpiej kasy. A mogę. Nie mogę teraz dać małpiej kasy. Chciałem powiedzieć, postaw wszystko, co masz, bo już mamy problemy. Ale nie zdążyłem, wiesz, zacząłem się rozglądać, mówię. Poczekam jeszcze trochę, nie? Dobra, to jest do zrobienia jeszcze raz. Ale z ulepszaniem tych małpek. Standardowo oczywiście kolejne challenge piszcie swoje kochani w sekcji komentarzy. Link do Maćka macie w opisie. Również do tej gry macie link w opisie. Pierwszy link prowadzi was do Eneby, gdzie możecie tą grę kupić po prostu taniej i inne gry taniej. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Cześć.